Cześć. Jestem w wiosce Dubrawica, koło miasteczka Zawidawici w Bośni i Hercegowinie. Odkryto tutaj oto taki kamulec, okrągły, piękny, okrągły. Oni nazywają go maglaj kugle. Mówią na tego typu kamienie, bo ich tutaj znaleziono więcej. Niedługo pójdę do kolejnego miejsca, położonego 3 km stąd, gdzie również są takie okrągłe kamienie, tylko mniejsze. Więc te kugle, tutaj kugel jeden, jest pochodzenia naturalnego, jak twierdzi większość świata naukowego. Część tutejszej ludności i pseudonaukowców twierdzi, że to jest twórczość ludzka, ewentualnie pozaziemska. Ale naukowcy, tacy poważniejsi, twierdzą, że ten kamień ma pochodzenie naturalne. Już takie znajdowano w różnych częściach świata. Nieliczne, co prawda. Może nie tak piękne, a może ktoś stwierdzi, że piękniejsze. Ale jednak jest to pochodzenia naturalnego. I powiem wam coś jeszcze. Ponad 50 km stąd jest miasteczko Wysoko, gdzie jest piramida Słońca, kilka innych piramid, tunele, megality. No i teoria, że stworzyli ją jacyś nasi praprzodkowie. Tamte piramidy i tamten świat, ewentualnie kosmici. To jest wszystko starsze nawet od Egiptu, Meksyku, Peru i wszystkich innych piramid razem wziętych. I dodaliono to niedawno. To był chyba rok, żebym nie skłamał, nie wiem, 2015-2014. No to zaraz się pojawiły twierdzenia, że to jest coś wspólnego z piramidami z Wysoko, że to jest powiązane, że tą kulę stworzyli praprzodkowie kosmici, tamte piramidy stworzyli praprzodkowie kosmici. I że coś jest na rzeczy, to akurat tutaj, w Bośni i Hercegowinie, w niewielkiej odległości od siebie. Czy tak jest, nie wiadomo, ale teoria fajna, marketingowo świetna, turyści przyjeżdżają. Co prawda słabe oznakowanie jest akurat tutaj, by się dostać. Niemniej już zadbano o sklepik, który tam jest teraz nieczynny. Można usiąść, kupić coś do picia i porobić zdjęcia oczywiście. Właśnie tu jest tabliczka teren prywatny, więc... Pytanie jest takie, czy prywatny jest ten sklepik tylko, czy ta kula też jest prywatna. To rzeczywiście fascynujące zobaczyć kamień tak pięknie obły, jak piłka. Rzeczywiście może być trudno niektórym uwierzyć, że to zostało stworzone przez naturę, a nie przez człowieka, czy jakąś wysoką cywilizację, wysoko rozwiniętą cywilizację. W tej chwili jest gdzieś połowa odkopana, a może kiedyś stwierdzą, że to odkopią wokół całe i będzie można sobie obchodzić. Oto kugle w wiosce Dubrawica, jakieś 2 km od centrum miasteczka Zawidowici, a na pewno mniej niż 3 km. Polacy są wszędzie.
Cześć. Jestem ciągle w miejscowości Zawidowici, w miasteczku. Po drugiej stronie, w stosunku do pierwszej kuli, którą pokazywałem, tej największej, niedawno odkrytej. Teraz jestem przy innych kuglach, czyli okrągłych kamieniach. Po przeciwległej stronie Zawidowici. Jest ich tutaj kilka, około 10 mówią, policzę, zobaczę. Są mniejsze, ale całkiem duże i tak, i całkiem ładnie okrągłe również. By dostać się do tej dużej kuli, nie ma oznakowania tak naprawdę. Dopiero w ostatnim fragmenciku jest jakaś strzałka, nie wiadomo do czego, właśnie do kuli. Tutaj, gdzie teraz jestem, dotrzeć łatwiej, ponieważ już z rogatek miasteczka są znaki właśnie o kulach. Kugle kamene, nawet stones napisane i tak dalej. Troszkę wyżej są te kamienie niż ta wielka kula. Trzeba troszkę podejść pod górę. Ale są znaki w lewo, w prawo, góra, w dół. Więc da się trafić bez problemów. W tym drugim miejscu, gdzie są kule kamienne, doliczyłem się ich 23. Przy czym nie wszystkie są tak samo okrągłe, niektóre są uszkodzone albo mniejsze. Tych takich ładnych to jest jakieś 15, natomiast pozostałe to są albo małe, albo uszkodzone, ale jednak też kule. Miejsce jest fajne, bo mam tutaj dolinkę, potok, taki mikropotok, ale jest. No niestety jest tutaj dużo śmieci, taki trochę syf, kule są fajne, ścieżka betonowa, tabliczki, ale teren jest troszkę zaniedbany mimo wszystko. Te śmieci w krajach byłej Jugosławii często mnie absolutnie dobijają, bo to jest charakterystyczne dla krajów naprawdę biednych, a te kraje aż tak biedne nie są, żeby aż taki syf wszędzie robić. W tym w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Siedzę koło wspaniałej kuli w Polsce, takiej nie mamy. Oni mają tutaj ich więcej, a tu śmieci, tu butelka, tu plastyki, tu jakaś kupa i tak dalej. Więc średnio, natomiast kule fajne, bardzo fajne kule. Zawidowici, tylko tutaj kule. O ile świat obiegła informacja o tej wielkiej kuli odkrytej tam z 2 lata temu, to o tej się nic nie mówi. Nie mówiło, nie mówi. Tak naprawdę nie wiadomo. Większość osób, które tutaj przyjeżdżają, odwiedzają tylko tą dużą kulę, tu nie docierają nigdy, bo o tym nie wiedzą. Zawsze się staram z miejscowymi troszkę porozmawiać, popytać coś ciekawego i oni mi powiedzieli właśnie, że okej, jest duża kula, ale mamy też wcześniej odkryte mniejsze kule. Po drugiej stronie miasteczka. No i właśnie tutaj jestem. Wspomniałem o 23 kulach w lepszym i gorszym stanie, ale gdyby tu się przyjrzeć tak drobiazgowo, gdyby może trochę łopatą pomachać, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że jeszcze by się jakieś kule znalazły, odkopały, ale i to co jest wystarczy. O tym mowa, przed chwilą mówiłem o 23 kulach w różnym stanie. A teraz tam widać, i przed chwilą też było widać na ujęciu, jest fragment uszkodzonej także kuli, 24. I gdybym tak sobie tutaj łaził długo i monotonnie, to jeszcze pewnie parę by się takich znalazło. Ale chodzi o to, co jest najatrakcyjniejsze, a tych najatrakcyjniejszych kul, takich jak ta, o tam z tyłu widać przy tym kamieniu, będzie około 15. Czyli całkiem nieźle. One są... Największa z tych tutaj kul to będzie przypuszczalnie 3 razy mniejsza od tej wielkiej kuli po drugiej stronie miasteczka Zawidowici. A dzięki temu
warto odwiedzić oba miejsca, bo jest ciekawie. Gdyby tamta kura była takiej samej wielkości jak ta, to pewnie by, nikt by tam nie przyjeżdżał, by zobaczyć tamtą kulę, ale skoro jest taka duża, ogromna i potężna, to turyści przyjeżdżają, by ją zobaczyć. A skoro tutaj jest tych kul kilkanaście, co też fajne, to również warto przyjechać i to zobaczyć. Więc dwie atrakcje turystyczne. Kuliste. Jak na tej mapce widzimy, kamienne kule nie tylko są koło miejscowości Zawidowici, ale także w innych okolicznych miejscowościach, choć nie w takiej ilości. No i znajdowane są kolejne. Tutaj Dubrawica. Tu jest Zawidowici, Dubrawica, my jesteśmy tu. Tu jest Dubrawica, to jest to miejsce, gdzie odnaleziono największą kamienną kulę. I nie ma na mapie tej kuli, bo wtedy jeszcze o niej nikt nie wiedział, że istnieje. Pozdrawiam z Bośni i Hercegowiny.